witam na kanale Majki Moto. Dziś niedziela, piękna, słoneczna pogoda, a my nie na motory, tylko na go-karty. Pola. Cześć. Co powiesz? Idziemy na parking, na go-karty i możemy jeździć. Na hulaj? Nodze i Filip na rowerach. Filip będzie jeździł na go-kartem, Alan będzie jeździł go-kartem, a Pola będzie jeździć na czym? Na hulajnodze. Okej. Byliśmy na obiedzie w najlepszej knajpie, która robi sushi, jaką jedliśmy. I po napełnieniu brzuszków pędzimy na Görlitzring, na tor kartingowy, aby pojeździć sobie. Czym, Filip? Go-kartami. Jest ze mną Alan. Siema. Filip, mój syn, Pola. Hej. No i oczywiście ja. Jesteśmy umówieni na 17:30, jest godzina 17, więc za parę minut siadamy do go-kartów i robimy filmik, jak spędzamy piękną niedzielę. Co? Dobra, dotarliśmy już na tor. Bierzemy kaski z bagażnika i ty będziesz jeździć na hulajnodze, proszę. Jest hulajnoga, Poli jest, bierz Alan swój kask, bierz swój kask. Dobra, pojeździliśmy, 10 minut za nami, mój najlepszy czas 57, ile Aneta było? 57, 92, czyli gorzej niż ostatnio, ostatnio miałem 57,44, ale piąty czas dzisiejszego dnia. Alan i Filip niestety trochę są smutni, ponieważ jeździli na słabszych kartach dla dzieci, one mają dużo mniejszą moc i trzy razy ich dublowałem, więc widać było różnicę i czuć, i oni niezbyt z tego tytułu są zadowoleni, ale pani powiedziała, właścicielka toru, że dopiero od 14 lat mogą jeździć na... A powiedział, że ja mam 11, on 12. Na dużych kartach mogą jeździć dopiero od 14 lat, pomimo że skłamaliśmy, rok dodaliśmy jednemu i drugiemu. No niestety jest jak jest, musieli jeździć małymi, dużo słabszymi kartami. No i z tego tytułu nie są pocieszeni, także... Myślę, że będzie wam się filmik podobał. Jeśli wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał Majki Moto. Regularnie wrzucamy jakieś filmy, jak nie z motocyklów, to właśnie z go-kartów albo czegoś, jakichś ciekawych innych czynności, które robimy z dzieciakami i z kumplami. Także elo, pozdrawiam. Hej, na razie.
night.